Witam z tej strony Kuba Obara, Sixpack TV, Sixpack Nutrition. Kolejnym problemem, który sobie poruszymy, będzie brak odpowiednio zbudowanego gorsetu mięśniowego, co może przekładać się na późniejsze kontuzje, urazy, stagnację treningową czy po prostu źle wykonywane wzorce ruchowe. Żeby się nie zagłębiać w anatomię, bo wiem, że jakbyście chcieli, to byście sobie sprawdzili, pokażę Wam kilka ćwiczeń, które regularnie wykonywane obbudują Was od środka. Ćwiczenia, które teraz pokażę, będą wymagały nie tylko odpowiedniego skupienia się, ale także dokładnego wykonania, nie tylko u osób ze słabo rozwiniętym gorsetem mięśniowym, bo turbo napakowany gość, a.k.a. chodzący mięsień, też może mieć problemy poprzez to, że jego mięśnie powierzchowne będą przejmowały pracę, więc kompozyt siłowy będzie dominował nad kompozytem stabilizacyjnym, więc wniosek jest tego taki, że i jedni, i drudzy muszą się po prostu przyłożyć. Ok, więc zaczniemy sobie od ćwiczenia w klęku podpartym. Zacznijmy sobie od pozycji. Ćwiczenie będzie się nazywało Bird Dog, ale możemy zrobić kilka jego różnych form. Kolana pod kolcem biodrowym, dłonie pod podbarkami. Najważniejsze tutaj będzie ustawienie, neutralne ustawienie miednicy, więc na początku, żeby lepiej wyczuć swój kręgosłup, możecie sobie zrobić kilka razy psa z głową w górze i psa z głową w dole. Najważniejsze, żeby podczas wykonywania tego ćwiczenia cały czas kontrolować to ustawienie miednicy. Nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś szybko latać, zmieniać. Tylko powolne wykonanie. Na początku dla osób, które naprawdę mają z tym dosyć duży problem, wystarczy sobie ustawić miednicę neutralnie i próbować tylko odklejać dłonie od maty, hop, czy prostować jedną kończynę, aż finalnie będziecie w stanie wykonywać całość tego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie to deadbug w leżeniu na plecach. Zwróćcie uwagę na neutralne ustawienie miednicy. Podczas wykonywania ćwiczeń odległość ta nie powinna się ani zmniejszać, ani zwiększać. Dla osób, które podczas wykonywania tego ćwiczenia będą miały problemy z wykonaniem całej pełnej formy, możecie sobie oczywiście to ćwiczenie podzielić na różne części. Przy użyciu chociażby rollera utrzymujemy pozycję. Hop, pamiętajcie o tym, żeby stopy były flex. Ciach, nie dotyka noga, nie skręcamy, nie wciskamy lędźwi. To samo możemy robić trzymając wałek między nogami albo po prostu utrzymując nogi. Idzie hop, jedna ręka, druga ręka, aż później przejdziemy do pełnej formy tego ćwiczenia. Ok, trzecim ćwiczeniem będzie ćwiczenie antyrotacyjne. Ćwiczenie antyrotacyjne nie mylić z ćwiczeniem, które ma nam poprawiać rotację, tylko ma tej rotacji zapobiegać. Będziemy sobie wykonywać ćwiczenie, które się nazywa Pull-off Press. Można je wykonywać na gumie oporowej, można je wykonywać na wyciągu. Na początku pokażemy sobie na gumie oporowej. Stajemy na szerokość bioder, wyprostowane nogi, napięte pośladki, trzymamy brzuch, wyciągamy przed siebie taśmę. Można to wykonywać w formie tak zwanych isoholdów, ale można również wykonywać do tego ruch. Oczywiście taśma jakby była niżej zaczepiona, te same ćwiczenia można wykonywać w różnych płaszczyznach, z ruchem również. Jak nie macie taśmy, macie na siłowni wyciąg, to możecie sobie to samo zrobić na wyciąg. Tutaj pewnie też Was nie zaskoczę, że systematyka tej pracy przełoży się na lepsze wykonywanie przysiadów czy martwych ciągów. Wiem, może nie brzmi to z moich ust wiarygodnie, bo nigdy w życiu nie podniosłem 350 kg w martwym ciągu i nie robiłem przysiadów z 350 kg sztangą, ale uwierzcie mi na słowo, myślę, że warto te ćwiczenia wpleść w swój plan treningowy, jeśli do tej pory się jeszcze w nim nie znajdowały. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału, ciśnięciu dzwoneczka, znajdowanie czasu na swoje przyjemności, bo nie samą siłownią człowiek żyje. Realizator prezentuje nam teraz... Subskrybuj kanał Sixpack TV.